Guess who's back, Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Huskes i witam was w pierwszym vlogu na moim kanale. I dzisiaj sobie omówimy pewną ważną sprawę, którą pewnie sobie zadaje większość moich widzów. Czyli dlaczego jestem cały czas AFK? Dlaczego nie funkcjonuję na tym kanale? O to mi chodzi. I w tym odcinku mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. No więc od początku. Zacznijmy od tego, że ja po prostu pracuję na bardzo słabym sprzęcie. Nie na stacjonarce, tylko na laptopie. Dokładne parametry może wam zostawię w opisie, jeżeli będziecie zachęceni. I przez ten właśnie komputer mam właśnie mało FPS-ów w CSGO. Znaczy, nie. Więcej niż 60 FPS-ów mam, ale bez nagrywania. Z nagrywaniem już jest trochę trudniej. Gdzieś tak 30-40 FPS-ów. Tak średnio komfortowo się gra, dlatego rzadko nagrywam właśnie z CS-a. Go. W większości gier tak jest. No w 1.6 może jest, tylko jest trochę inaczej. No nieważne. I właśnie jak renderuję ten film, półgodzinny odcinek gdzieś tak trwa... Znaczy no, trwa pół godziny, nie? Tylko chodzi mi o to, o rendering. Jeżeli wyrenderuję właśnie taki półgodzinny film, to on się będzie renderował blisko godzinę. Dlatego próbuję zachować tą barierę, nie? 30 minut, 40 minut, żeby po prostu nie przesadzić z czasem renderowania. No i kiedy sobie tak myślę o tym, jak renderuję ten film, dlaczego tak długo się renderuje, to tak sobie myślę, czy jest sens jeszcze na przykład jutro nagrywać? Bo normalnie tak to bym nagrywał regularnie, nie? Tylko po prostu sobie tak myślę, czy to ma sens, jeżeli tak długo się renderuje? Bo na przykład dwóch filmów nie zrenderuję jednego dnia, ale w sumie mogłoby mieć sens, jeżeli nagrywałbym w weekend, a renderowałbym codziennie po jednym filmie i bym sobie tak wrzucał na YouTube. I w sumie chyba tak zrobię, jeszcze pomyślę, ale na pewno będzie teraz więcej filmów, bo jeżeli się orientuję, to nagrałem tylko... Znaczy zrobiłem po prostu seta, Best of XS Project, nie wiem czy ktoś słuchał. I to był jedyny film, który wrzuciłem w tym roku, w 2017. Więc trzeba to trochę nadrobić, nie? Oczywiście kanał nie usuwam, nie? Serie się pojawią, tylko jeszcze nie wiem jakie. Na pewno z jakichś mało wymagających gier na tym sprzęcie. A jeszcze mogę wam dodać, że nowy komp, bo ja idę na informatykę, bo jestem teraz w trzeciej klasie gimnazjum i mam zamiar iść na technikum informatyczne. Tak więc kupię sobie jakiś po prostu lepszy komputer, stacjonarny, nie laptopa. No i po prostu będę na nim nagrywać. Na pewno wyjdzie to lepiej. A kiedy to będzie? Chyba to będzie w maju, czerwcu. Aż to są na razie tylko plany. Ale mam nadzieję, że w tym przedziale czasowym uda mi się jakoś zrealizować te plany. No dobra, mam nadzieję, że wam się taki krótki vlog spodobał. Jeżeli tak, to możesz zostawić łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj ten kanał i oczywiście nie zapomnij o kliknięciu dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, w ogóle o tym, co się dzieje na tym kanale. Tak więc, strzała. Zapomniałem dodać, żebyście w komentarzach pisali swoje pytania do Q&A, które się odbędzie. Nie wiem, czy tak to można powiedzieć. Odbędzie się, jak będzie wystarczająco dużo pytań. A jeszcze w opisie będziecie mieć link do ankiety, jaką chcecie następną serię. Czy to z gameplaya, czy vlog, czy coś tam, nie? No i to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Jeszcze raz strzała.